teraz to jest przykład zagadki, którą można komuś zadać. Biorę liczbę 2 do jakiejś ogromniastej potęgi. Po prostu takiej, że pukam palcami po klawiaturze i co tam napiszę, to wychodzi w wykładniku. Nie wiem, czy widzicie, a ja, żeby wykładnik... Ten wykładnik wcale nie jest przypadkowy, ten, co go tam napisałem. Kto widzi, co tam jest napisane? Tam jest napisana dzisiejsza data, najpierw 23012010, 23 stycznia 2010, a potem są napisane po kolei cyferki z klawiatury. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i napisałem 89 na czerwono. Bo jest na końcu 89. Kto mnie poznawać, czy liczba się dzieli przez 4? Jakaś. Ty mówisz, że umiesz poznawać, że liczba się dzieli przez 4. Czy można tam temu młodemu człowiekowi dać mikrofon? Tam siedzi dwóch delikwentów. Jeden jest w czerwonym swetrze i ma okulary, a drugi jest obok niego i jest taki bardziej w kratkę. To temu w kratkę. Tak. Jak się poznaje, czy liczba dzieli się przez 4? To nie jest dobra reguła. Popatrz. 12 nie ma takiego zakończenia i się dzieli przez 4. Ty wiesz, tak? To spróbujmy tej młodej damie dać mikrofon. Może ona nam powie, jaka jest dobra reguła. Jak się poznaje, czy liczba dzieli się przez 4? Musi być liczba parzysta. No, to też nie jest dobra reguła. Zobacz. 6 to jest liczba parzysta, a przez 4 się nie podzieli. Ktoś jeszcze tu, ktoś podnosił rączkę. Ty podnosiłaś rękę, tak? No to dajmy tej młodej damie z pierwszego rzędu u pilnej uczennicy mikrofon. O, poczekaj chwilę, najpierw ona. Jak się poznaje, czy liczba dzieli się przez 4? Ja uważam, że liczbę, którą dzieli przez 4 można poznać właśnie po tym, że jest parzysta, bo 36 przez 4 to jest 9. No tak, ale popatrz, a 38 to jest parzysta liczba? A dzieli się przez 4? No nie. No nie. To patrzenie tylko na to, czy liczba jest parzysta, czy nie, nie pozwala poznać, czy ta liczba dzieli się przez 4. Ty coś mówisz. O, spróbujmy tamtej młodej damie z futrzanym kołnierzem przekierować mikrofon i zobaczymy, co ona nam powie. Liczba dzieli się przez 4, kiedy jej ostatnie cyfry dzielą się przez 4. Tak! Ja powiem jeszcze raz. Uważajcie. Liczba dzieli się przez 4 wtedy, jak dwucyfrowa końcówka dzieli się przez 4. Dlaczego tak jest, powiem wam. Dlatego tak jest, że liczba 100 dzieli się przez 4. 100 podzielone na 4 to jest 25. Najpierw na pół to jest 50 i 50 na pół to 25. I jak wszystkie pełne setki w związku z tym, które są w liczbie, na pewno się równo podzielą przez 4. Ile by ich tam nie było? I to, co decyduje o tym, czy liczba się dzieli przez 4, jeżeli tak, to czy się dzieli, czy nie dzieli, jaka reszta tam zostaje, to są dwie ostatnie cyfry. I z tego powodu ta liczba, ta ogromna potęga dwójki, ma ostatnią cyfrę taką jak 2 do potęgi 89. Bo to 89 decyduje o tym, jaka tam wyjdzie reszta z dzielenia przez 4. A 89 to każdy już widzi, mam nadzieję, że to jest 4 razy 22. To będzie 88 i jeszcze dodać 1. No więc to daje resztę 1, więc ta ostatnia cyfra jest 2. Taka jak 2 do pierwszej, 2 do piątej, 2 do dziewiątej, wszędzie tam, gdzie jest reszta 1. Więc tam jest ostatnia cyfra 2. Możecie na takiej zagadce przetestować kogoś ze swoich rodziców, wujków, dziadków, starszego rodzeństwa. I to było w gruncie rzeczy łatwe. 29 marca 2001 roku. 29 marca się urodziłeś. To jakbyśmy chcieli wiedzieć, czy jakaś potęga dwójki zaczyna się od twojej daty urodzenia. 2903. No to spróbujmy znaleźć, czy taka jest. 2903. Szuka. Bardzo cię proszę. Jak podniesiemy 2, można sobie zapisać. Jak podniesiemy 2 do potęgi 9964, to na początku będzie twoja data urodzenia, 2903. I jakbym napisał
wziął mój telefon komórkowy na przykład i wypisał po kolei wszystkie numery telefonów, jakie mam wpisane do moich znajomych. Utworzył taką olbrzymią liczbę z tych wszystkich numerów telefonów. To jestem absolutnie pewien, nie potrafię pokazać tej potęgi, ale jestem absolutnie pewien. Niczego w życiu tak nie jestem pewien jak tego, że jest taka potęga dwójki, która się zaczyna właśnie od tej olbrzymiej liczby. Jak wezmę twoją wagę w kilogramach, to tam twój wzrost i twoją datę urodzenia i wypiszę te wszystkie cyfry po kolei, będzie taka potęga dwójki, gdzie to się na początku pojawi. Kto wie, co to jest szpulka i nitka? Nie wszyscy podnieśli ręce. Czy jest ktoś, kto nie wie, co to jest szpulka i nitka? Szpulka to jest takie okrągłe coś, na co się nawija nitkę. A nitka to jest takie coś, czego się używa, żeby przeszywać guziki. Hmm? I jest takie prawo, to prawo Benforda, o które napisałem tam w tytule poprzedniego slajdu, które mówi, że jak mamy odpowiednio duże zestawy danych, bardzo dużo danych, na przykład książki podatkowe z jakiejś wielkiej firmy, w których są różne sumy, tam są książki kasowe, papiery z księgowości. Tam są z jednej strony dane o zakupach ołówków po złote 50, z drugiej strony są tam zakupy może jakichś książek i innych materiałów po kilkanaście złotych i po 100 złotych. I są też bardzo duże wydatki na inwestycje, jak to jest odpowiednio duża firma i są tam bardzo duże liczby. I jak te dane są gromadzone przez długi czas, to tam początek tych danych powinien być tak ułożony, jak to prawo Benforda przewiduje. Najwięcej liczb powinno zaczynać od jedynki. Trochę mniej od dwójki. Trochę mniej od trójki i tak dalej. No, ale oszuści na ogół o tym nie wiedzą, bo oszuści się rzadko uczą uważnie matematyki. W związku z tym, co oszuści robią? Oszuści, słuchajcie, na przykład robią tak, jak jest ktoś, pracuje w jakiejś dużej firmie i mówi tak, ubiegam się, żeby mi zwrócono koszty podróży. No to tak się będę ubiegał, ale trochę zawyżę te koszty podróży, bo oni nie kontrolują dokładnie dokumentów. Do jak zwracam koszty podróży. Ale do jakich kwoty nie kontrolują tych dokumentów? No do 100 zł, bo uważają, że do 100 zł to takie małe wyjazdy tutaj gdzieś blisko i tam trochę na benzynę, a trochę na jakiś prosty obiad. I... No to będę zawsze prosił, żeby mi zwracali 98 zł, bo to wtedy nie będą kontrolować dokumentów. Bo za 101 to już by skontrolowali te dokumenty. No to jak ktoś tak oszukuje gdzieś i stale wpisuje na przykład, żeby mu zwrócili 90 parę albo 80 parę, to za dużo się w jego danych pojawia takich liczb, które się zaczynają od 8 i od 9. I eksperci bardzo dobrze o tym wiedzą. I w ten sposób naprawdę wykrywa się poważne oszustwo na bardzo grube kwoty pieniędzy. I naprawdę w Polsce się tego nie robi, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie płacenie podatków i działalność Urzędu Skarbowego to jest bardzo poważna rzecz, to eksperci Urzędu Podatkowego świetnie o tym prawie wiedzą i używają tych prawidłowości do tego, żeby wykrywać oszustwo. Najsłynniejsza, wiecie na jaką sumę wykryto najsłynniejsze oszustwo taką metodą? Jak myślicie? Na ile dolarów? Mówicie bardzo, bardzo dużo różnych liczb, ale słyszałem, że ktoś mówił o milionach. Na ponad 100 milionów dolarów wykryto oszustwa jednej firmy, która prowadziła większość księgowości całkowicie liną i tylko zbierała pieniądze od inwestorów i wydawała je na swoje jachty, wille i samochody dla zarządu. I oszukali przez ci panowie z tego zarządu, było ich kilkunastu, oszukali przez tam kilka lat na ponad 100 milionów dolarów. Ale ich oszustwo wykryto dlatego, że po prostu w pięknych i bardzo starannie przygotowanych danych z księgowości za dużo liczb zaczynało się od 7, 8 i 9. Za dużo. To było tak dużo, że to było bardzo podejrzane i to zaczęto to sprawdzać dokładnie. Zaczęto pytać, a gdzie są te rzeczy, które tu rzekomo kupowaliście. No i jak ktoś to zaczął sprawdzać, to po nitce doszedł do kłębka i tych oszustów poskazywano na duże kary. No to patrzcie, zaczęliśmy od tego, ile to jest 2 razy 2, a dowędrowaliśmy do wykrywania oszustw podatkowych.